Proszę Państwa, przed nami pojedynek w kategorii super lekkiej boksu zawodowego. Do narożnika niebieskiego zapraszam reprezentanta Polski, Damian Ławniczak. Damian Ławniczak, Polska. Do narożnika czerwonego zapraszam naszego gościa z Lwowa, z Ukrainy, przed Państwem Serhii Huk. I wracamy. Pałac w Konarach, walka przed nami z udziałem Serhija Huka. Do tej pory jeden tylko pojedynek w boksie zawodowym z doświadczonym Damianem Ławniczakiem, który ma za sobą przecież dobrą karierę kickbokserską. Był medalistą Mistrzostw Europy między innymi, no ale w boksie zawodowym w zasadzie przyjął taką rolę journeymana, który jeździ i walczy z tymi bardziej utalentowanymi i utytułowanymi. Widzimy tutaj 40-letni Ławniczak i 22-letni zaledwie Huk, z którym duże nadzieje wiąże generalnie cała ekipa WAG Boxing Team. Promotorzy Jerzy Mazur, Rafał Biernacki liczą na to, że to będzie naprawdę niezły prospekt z tego Huka, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w jego przypadku. W debiucie pokonał przed czasem Krzysztofa Rogowskiego, a teraz rywalizacja na dystansie 6 rund z Damianem Ławniczakiem, który przed czasem generalnie nie przegrywa, bo z 28 porażek tylko 4 razy przegrywał Ławniczak przed czasem. Szykuje cios na wątrobę, widzimy. Leworęczna pozycja Sergeja Huka. Ma doskonałego szkoleniowca z Ukrainy, który spotkaliśmy się tutaj w Konarach po 15 latach. No właśnie, taka sentymentalna podróż. Sentymentalna podróż dla mnie całkowicie, tak, ponieważ jego trener był również trenerem Igora Paszczuka, wicemistrza Europy. Pięściarz niezwykle utalentowanego, z którym mierzyłem się 2 razy, raz wygrałem, raz przegrałem. Doskonały zawodnik, w ogóle kuźnia talentów tam u tego pana. Natomiast tutaj widzimy, no Damian przeskromny i przesympatyczny człowiek. No ma trudne zadanie, bo ma naprawdę utalentowanego chłopaka. I z pewnością jego zadaniem będzie tutaj wytrzymać dystans pełen z pięściarzem z Ukrainy. No tak, bo pod Lwowem w zasadzie Huk uczył się boksu. Sporo pojedynków właśnie w Lwowie, rywalizacja na Ukrainie, zresztą medalista przecież młodzieżowych Mistrzostw Ukrainy. To już jest w zasadzie laurka taka, że wiele więcej nie trzeba mówić, bo Ukraina to jest absolutnie potęga boksu olimpijskiego i to trzeba powiedzieć jasno i otwarcie. A teraz już zawodowstwa uczy się także pod okiem Piotra Wilczewskiego. Bardzo mocny, lewy prosty. Doszedł celu wcześniej prawy na korpus, również bardzo mocne. Ach, teraz lewy przyjął Damian. No widzimy, wykorzystał teraz moment gapiostwa Ławniczaka Huk, 2 razy popracował lewym. Kolejny lewy z dołu, taka ciekawa akcja Huka, gdzieś taki w zasadzie półpodbródkowy, który wyprowadza Huk. Ładnie ustawiony technicznie jest Huk, widzimy tutaj. Pięknie, kolejne ciosy w okolice żołądka. Tak. Uwagi z narożnika, aby rozrywał swojego rywala, czyli zmieniał płaszczyznę zadawania ciosów tak naprawdę. No widzimy, ładnie chroni wątrobę Damian. No ale trzeba przyznać, że taki sprężysty jest naprawdę Huk. Widać, że jest tam też odpowiedni potencjał, nie tylko techniczny, ale również siłowy. No ale ma to, czego brakowało Maksimowi w poprzednim pojedynku. Czyli potrafi rozluźnić obręcz barkową, potrafi się rozluźnić, wyprowadzić 3-4 luźne ciosy po to, aby właśnie zaakcentować jeden mocny, próbować otworzyć swojego rywala, gdy ten jest szczelnie zamknięty za podwójną gardą. Ale wiesz co, w tym debiucie z Krzysztofem Rogowskim też Huk miał takie momenty właśnie, że gdzieś się usztywniał troszeczkę i być może no, to jest ta maniera debiutanta po prostu, że trzeba jednak, wiesz, złapać troszeczkę luzu i swobody. Albo Rogoś tak wpływa po prostu na swoich rywali.
ale dzisiaj widzę już po huku, że jest taki właśnie swobodniejszy, że te ruchy są nieco bardziej płynne. Runda druga. No, boksował również Damian Ławniczak z moim serdecznym kolegą z Węgier kiedyś, z Zoltem Bedakiem, który był mistrzem Europy z Warszawy. Kiedy ja boksowałem na tych mistrzostwach, tutaj widzieliśmy, ściągnięty jest Damian, został przez pięściarza z Ukrainy. Ach, mocny cios na korpus. No tak przyjemnie patrzy się na huka, bo to jest właśnie to wyszkolenie odpowiednie. Tak, bardzo ładne, techniczne, praca na nogach. Och, tutaj już widzieliśmy, miał momenty, chyba podłączył go huk Damiana. Teraz bardzo mocny lewy na górę również, aż z trudnością opanował wypadnięcie szczęki Damian. Kolejny raz, no wie już, Damian też jest bardzo doświadczony, także wie doskonale, że już przygotowuje cały czas huk, ten długi lewy na korpus. Ach, próbował wejść w cios, no cały czas widzimy, jak rozrywa płaszczyzny pięściarz z Ukrainy. Myślę, że Ławniczak też ma tę świadomość, że jest po prostu wolniejszy od swojego rywala, więc nie chce wdawać się tutaj w wymiany ciosów, bo kwestie szybkościowe, dynamiczne, to będzie atrybut huka. No i trafił przed momentem Damian, zdał zaskoczyć się pięściarz z Ukrainy prawym, bezpośrednim prawym prostym, czyli takim typowym ciosem na Mańkuta. Stara się pracować przednią ręką. Huk. No ale też faktem jest, że na razie hukowi dużo łatwiej przychodzi atak na korpus niż na głowę. No tutaj z ustrzeleniem Ławniczaka jest ten problem właśnie. Też zaskakuje mi to, dlaczego nie ryzykuje tego lewego prostego. No teraz widzieliśmy. No. Stara się zbijać go poprzez prawą rękawicę Damian. Szuka sobie korpusu, widzimy teraz bardzo mocna kombinacja, zakończona z akcentem na prawie sierpowy. Momenty kryzysu teraz zdecydowanie Ławniczaka. Usztywnił. Natychmiast też narożnik podpowiada, żeby chował się teraz za podwójną gardą Ławniczak, bo widzą, że jest kryzys, a te kolejne ciosy na dół zaczynają, myślę, demontować defensywę Ławniczaka. Ale świetnie to zrobił huk lewy sierpowy, no i taki na moment odłączony wręcz Ławniczak padł na materingu, a mówiliśmy o tym, że on przed czasem nie jest przyzwyczajony przegrywać, ale Robert Gortat stopuje. Słusznie. Damiana Ławniczaka, a więc w taki efektowny sposób drugą zawodową walkę wygrywa Sergiej Huk. Drugi raz przed czasem, no ale ten moment naprawdę był imponujący. Tak, bardzo dobra końcówka. Gdzieś był moment, gdzie próbował Sergiej Huk zadać kombinację ciosów na korpus. W tym momencie pochylił się do przodu, wypadł. Damian od razu to wychwycił, Huk i skontrował lewym sierpowym. Fajny występ tego pięściarza. Myślę, że będziemy mieli przyjemność go częściej oglądać. W kategorii super lekkiej zmierzyli się Damian Ławniczak i Sergiej Huk. Zwycięża przez TKO w rundzie drugiej Sergiej Huk.